Dzień dobry kochani, witajcie w sobotę na dzisiejszej dostawie roślin od Jungle Boogie. Dzisiaj jak zwykle dużo piękności, dzisiejsza dostawa jest wyjątkowo hojowa, jest naprawdę bardzo dużo hoi, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Ogólnie dużo pnączy, dużo wieszaków, więc ja jestem bardzo zadowolona. Zaraz Wam oczywiście wszystko pokażę. Pamiętajcie również, że na końcu filmu znajdziecie nowe kategorie promocje na nadchodzący tydzień i Jungle Boogie poleca, więc warto sobie tam zajrzeć, zobaczyć jakie roślinki dziś tam się znalazły. A na początek oczywiście jak zawsze konkurs. Nagrodą będzie ta oto Monstera Carstenianum. Piszcie tutaj w komentarzach pod filmem do poniedziałku do 21:00. Osoba, która wygra, dostanie od nas tą Monsterę. Przyznajemy nagrody zawsze subiektywnie i arbitralnie w pełni. A pytanie na dziś to, gdybyś mógł zostać królem, to jakie roślinne uchwały byś wprowadził? Czy byłaby obowiązkowa lekcja roślinności w szkole? Czy może by były zazielenione wszystkie urzędy, lotniska, chodniki? Czekamy tutaj na Waszą kreatywność. Piszcie i wybierzemy sobie jedną najciekawszą, albo najśmieszniejszą, albo najbardziej zwariowaną i odkrywczą odpowiedź. A ja zapraszam Was w tur po magazynie. Wszystkie oczywiście dzisiejsze piękności już o 19:00 znajdziecie na jungleboogie.pl. I pamiętajcie oczywiście, że w przyszłą niedzielę, 29 sierpnia, widzimy się tutaj u nas w magazynie Jungle Boogie. Więc zapraszamy Was serdecznie, będzie można przyjść, poznać nas, porozmawiać, poznać się nawzajem. My będziemy słuchać Waszych problemów roślinnych, chętnie udzielimy jakiś porad. Będzie można oczywiście ze zniżką fajną, urodzinową kupić sobie rośliny, wybrać sobie je z wózka. I jeszcze kilka atrakcji dla Was szykujemy, więc bądźcie w kontakcie za tydzień. Zaczynamy od Hoi Australis Lisa. W takim gigantycznym rozmiarze. Jeszcze dzisiaj będzie mniejsza na kółeczku, ale ta jest naprawdę, zobaczcie ile pędów tutaj jest. To jest przepiękna odmiana hoi z uwagi na to, że ma bardzo ładnie wybarwione liście. W środku takie kremowe, jasnozielone, na zewnątrz ciemnozielone, o okrągłym kształcie i są dość duże jak na hoję. No i jeszcze piękne jest to, że młode, wychodzące dopiero listki są różowe. To też bardzo ładnie wygląda. Bardzo dobrze ta hoja rośnie. Nie sprawia kłopotów. Podlewamy ją dość rzadko, bo ma naprawdę grube, sukulentne liście. No i oczywiście warto przesadzić w podłoże do sukulentów albo do epifitów. Stanowisko jasne, jak najbardziej. Czyli na przykład parapet okna zachodniego, nawet takiego południowego, jeżeli nie jest tam żarówka od rana do nocy, też będzie ok. I następna hoja. Dzisiaj, słuchajcie, naprawdę jest dużo hoi, więc jak lubicie hoje, to jest dobra okazja, bo naprawdę sporo tych wariantów dzisiaj. Tutaj mamy hoję Publicalix, taki troszeczkę mniejszy wariant, ale za to korzystna cena, a też jest tutaj sporo pędów i ta hoja też bardzo szybko rośnie. Też jest hoją o grubszych liściach, także pielęgnacyjnie podobnie. I od razu Wam pokażę też hoje krochniane Eskimo. Już któryś raz z rzędu. Zobaczcie, jakie ma piękne, srebrzyste liście. Ta jest jeszcze mocniej tak wybarwiona właśnie, że ma mniej zieleni, a więcej tego srebrzystego koloru. Pielęgnacyjnie bardzo podobnie. Dobra, poza hojami mamy marantę kerczowane. To jest ta odmiana o zielonych liściach, w ciemniejsze ciapki. Stanowisko półcieniste, podłoże takie utrzymujące dosyć długo wilgoć i też nie sprawia kłopotów. Będzie oczywiście wdzięczna za wyższą wilgotność powietrza. Jak wszystkie rośliny, to tropikalne. A tutaj mamy piękną begonię. Zobaczcie, jak się błyszczy. Liście są srebrzyste z różowym środkiem. Bardzo ładna odmiana. Pamiętajcie, że przy begoniach szczególnie ważna jest wysoka wilgotność w pomieszczeniu, także nawilżacz bardzo wskazany. A tutaj mam Mikansa. Mi się splątał, muszę go odtrzymać. O, jakie ma ładne, duże liściory. Mikans jest pnączem bardzo ozdobnym z uwagi na swoje welwetowe liście w takim kolorze
bardzo ładnej, wytrawnej zieleni z bordowymi spodami. No i właśnie ten taki nawet lekko błyszczący, zamszowy, welwetowy liść. To jego niewątpliwe atuty. Teraz będzie troszkę maluszków. Z maluszków mamy epipremnum złociste. Pamiętajcie, że to jest bestia, która sobie radzi w każdych warunkach. Znosi duże zacienienie, rośnie bardzo szybko, więc bardzo ją Wam polecam. Mamy maleńkie filodendrony orange. Takie naprawdę babyki do odhodowania. I fitonie bubble, przepraszam, skeleton. Już wiele razy u nas gościła, zawsze ją chętnie zamawiam, bo jest naprawdę przepiękna. Ma takie jasnozielone liście i piękne czerwone nerwy. Następnie epipremnum Pearls and Jade. Taka trochę rzadziej spotykana odmiana, więc Wam polecam. I Syngonium Maria. Też w takich właśnie bardziej wytrawnych, jak ja to mówię, kolorach stonowanych. No i o, jakie ładne, duże. Duże liście, gęsta sadzonka, bardzo ładne. Czyli dwa pnącza, filodendron Scandens Lemon Lime i Brazil. Idealne w duecie, idealne. Zresztą u mnie już w dwóch miejscach jest takie zestawienie. Scandens, Brazil i Lemon Lime. I wygląda to obłędnie. Dobra, teraz będzie troszkę bardziej paprociowo, bo mam dla Was trzy przepiękne propozycje. Zobaczcie, Microsorum Crocodylus, też jakie pięknie wyrośnięte liściory. To jest ta odmiana o liściach przypominających krokodylą skórę, już Wam nieraz pokazywałam. Zwróćcie uwagę na ten przepiękny kolor, ten taki bardzo soczysty odcień zieleni. Tutaj z kolei paprotka w kolorze niebiesko-szarym, czyli Prebodium Aureum. Przepiękne. I absolutny hit, po raz pierwszy u nas w tej wersji, bardzo chciałam. Zobaczcie, jaka piękna aglaomorfa, właśnie w wariancie dorosłym. Jest fantastyczna i naprawdę wielka, piękna i robi bardzo duże wrażenie. Ona jest naprawdę... Sztosik. Żałuję, że nie wzięliśmy więcej, bo pewnie bardzo szybko się skończą. A tutaj jeszcze też bardzo ładnie wyrośnięty filodendron Florida Green. Zobaczcie, jakie ładne, piękne, wielkie, powcinane liście. Śmieszne takie z wyrostkami łodygi. I naprawdę piękność. Następnie Peperomia Rosso. Piękna z uwagi na swoje takie idealne, jak wydrukowane na drukarce 3D liście. Każdy jest po prostu idealny i piękny. I bardzo taki intensywny, ciemny kolor od spodu. I wyjątkowo gęste dzisiaj przyjechały, ale naprawdę lubię tą peperomię. Jest bardzo dekoracyjna. O, tu może nie będę odplątywać, tylko pokażę Wam całą. Ceropegia Woody. Bardzo ładne sadzoneczki. Stanowisko jasne, ale też nie takie bardzo mocno słoneczne. Podłoże do sukulentów i kaktusów. Podlewamy, jak dobrze przeschnie, nie lubi dużo wody. Lecimy dalej. Tu mamy też filodendrona orange, tylko w większym wariancie. Tak wygląda, jak trochę urośnie. Proszę bardzo. Następnie, tak Wam po jednym powyciągam, bo tam mi ciężko sięgnąć, Junctus Spiralis powraca, roślinka o takiej bardzo fajnej, rozczochranej fryzurze. Ja tak wyglądam z rana, fajnie, solidaryzuję się z nim. I malutki filodendron Brazil. Jak lubicie, ostatnio ktoś pisał, żeby były maluchy w dżunglu, przecież są, właśnie pokazuję, zobaczcie, ile maluszków.
Możecie wszystko sobie od małego uhodować, nawet fikusa Tinekę. Od takiej maleńkości, jeżeli lubicie się bawić w hodowców. Dobra. Następnie mamy Ceropegię Woody w jeszcze mniejszym rozmiarze. Też właśnie, jak wolicie takie bardziej maluchy, to są jeszcze mniejsze. I coś, co jest bardzo urocze, moim zdaniem, malutki fikus bengalski. Zobaczcie, jaki piękny. Ja mam w domu już takiego całkiem dużego. Powiem Wam, że nie jest wymagający. Lubi sporo światła, lubi przeschnąć przed kolejnym podlaniem. Podłoże uniwersalne z perlitem i może domieszką piasku. Będzie dla niego dobre. Możecie uciąć wierzchołek wzrostu, żeby się Wam rozgałęził. No i generalnie rośnie, nie rośnie jakoś bardzo szybko, bo fikusy w domach rosną dość powoli, ale rośnie duży, więc jak chcecie taką większą roślinkę drzewiastą, to jest fajny zawodnik, chociaż może teraz jeszcze nie wygląda na to. Zielistka Ocean często u nas bywa, bo cieszy się zawsze Waszym powodzeniem, szybko znika. Jest bardzo dekoracyjna z uwagi na tą taką kremową wariegację na brzegach. I kochani, powraca coś pięknego z Syngonium Pink Splash, już Wam pokazuję. Zobaczcie, takie zgrabne sadzoneczki. O, ten jest niezły, taki half moonowy. Bardzo dekoracyjne syngonium, odmiana kolekcjonerska, ale już teraz trochę cena poszła w dół, także nie jest aż takim straszliwym wydatkiem, jak była na początku, więc polecam Waszej uwadze, bo jest naprawdę wyjątkowo urocze to syngonium. Hoya linearis, taki wariant bardziej M. Te giganty też jeszcze mamy, jakbyście chcieli wielką, to jeszcze kilka nam zostało, niewiele, ale jeszcze troszkę jest. A tu macie taką mniejszą wersję. I od razu Wy sobie popatrzcie, a ja sięgnę do tyłu. Jeszcze mamy monsterkę Monkey Mask. Proszę bardzo. Ona bardzo szybko rośnie. Warunek jest taki, że jej nie przelewacie. Podłożę do filodendronów lub do monster i dajecie jej porządnie wyschnąć przed kolejnym podlaniem. Stanowisko takie półcieniste i bardzo szybko rośnie, nie sprawia kłopotów. I też dość dobrze się sprawdza w takich ciemniejszych miejscach, zauważyłam. Dobra, a tu macie taką gigantyczną Sylwię, Calathea Sylwia. Przepiękna, duże, okrągłe liście o takich charakterystycznych u Calathei bordowych spodach. Idzie mnóstwo nowych liści, to są właśnie te rureczki, które za chwilę się rozwiną. Będą najpierw jaśniejsze, potem troszkę ściemnieją, wzorek na nich będzie wyraźniejszy. No i też starsze liście trochę łapią więcej różu, więc jest to roślina wielokolorowa. I gigantyczna Diefenbachia z Tropic Snow. Zobaczcie, jakie ma wielkie liście. I bardzo ładny rysunek, ciemno-zielone obwódki. I jaśniejszy środek, który tak wygląda, jakby ona była podświetlona trochę od dołu. Teraz będzie Epipremnum Amplissimum. Zobaczcie, jakie piękne i wielkie. Ma wydłużone liście. Szybko dość rośnie. No i takie jest naprawdę fajne. Ma ładny kolor, jest takie dość oryginalne, niespotykane. Ja oczywiście mam, bo jak tylko jakieś pnącze można dostać, to ja je mam. Ale Wam też polecam, bo jest naprawdę ładne. I coś, co bywa rzadko i jest zawsze drogie. Myślę, że wynika to z tego, że wolno rośnie bardzo. To jest Aspidistra wyniosła, Elatior, czyli żelazne liście tak zwane. Są tak nazywane dlatego, że są bardzo odporne i znoszą niską temperaturę i brak światła. Znaczy brak, oczywiście brak w sensie, że ciemne stanowisko, tak? W miejscu, gdzie zupełnie nie ma okna, żadna roślina nie będzie rosła, ale te są w stanie sobie poradzić w miejscach, gdzie tego światła jest niewiele.
No, także jest. I taka jest w miarę przyzwoita cena, jak na tą roślinę. I też jest bardzo gęsta. One zazwyczaj bywają tak, że są trzy liście i kosztują kupę pieniędzy. Tym razem jest trochę cena przyjaźniejsza i tych liści jest naprawdę sporo. Także jeżeli polowaliście na ten okaz, to Wam polecam, jest okazja. A my sobie idziemy dalej. Hoja Crimson Queen o pięknym ubarwieniu, o białych obwódkach i zielonych środkach. Bardzo dekoracyjna hoja, też niewymagająca i to też jest hoja z tej samej, że tak powiem, rodziny, czyli taka mocno sukulentna o grubych liściach. Także jasne stanowisko, bardzo oszczędnie podlewamy co 2-3 tygodnie i podłoże do kaktusów lub do epifitów, tak? A w zimą to już w ogóle, omijajcie naprawdę z szerokim łukiem, z konewką. Teraz będą aglaonemy, red cochin, zobaczcie, te nowe liście są wyraźnie jaśniejsze i pink valentine, przepiękne, jak to alokazje właśnie, jak to aglaonemy właśnie z uwagi na swoje liście, takie kochamy. Są też to rośliny w ogóle niewymagające, także bardzo łatwe w uprawie, dobrze się odnajdują w naszych mieszkaniach. Więc bardzo Wam polecam. No i super razem się komponują. Widziałam ostatnio jakąś panią, która zbiera i miała kilkanaście odmian na parapecie, jedną obok drugiej. Fajnie to też wyglądało. Dobra, słuchajcie, taki piękny, wielki Brazil. Zobaczcie, już ma takie naprawdę grube, filodendronowe łodygi. Jest prześliczny, ładnie wybarwiony. O, tu widzę, że jakaś nawet pojedyncza gałązka od Lemon Lime'a się trafiła. To się, słuchajcie, zdarza, że są w jednej doniczce na przykład potrafi być Epipremnum Golden Pothos i Philodendron Scandens Lemon Lime. Albo właśnie tak jak tutaj, Brazil i Lemon Lime. Gdzieś tam się ogrodnikom zapodziewa i potem jest taki... I od razu możecie zobaczyć, że Wam nie kłamie, jak Wam mówię, że te dwie rośliny dobrze razem wyglądają, bo... Wyglądają naprawdę super. I tu jeszcze takie ładne też pnącze, tylko muszę je odwinąć. Dyshidia ovata, słuchajcie. Taki naprawdę duży wariant. Przepiękny. To jest bardzo ładna dyshidia. No troszkę się sypie, słuchajcie, no nie ma siły. Zawsze gdzieś tam w transporcie jakieś pojedyncze liście ucierpią. To jest nieuniknione niestety, ale jest naprawdę piękna. O, dobra, udało mi się. Zobaczcie, jaka gęsta. Tych pętów jest tutaj niesamowicie dużo. To jest naprawdę bardzo ładna roślinka. Ona sobie dobrze poradzi w naprawdę jasnym miejscu. Z konewką musicie ją omijać jeszcze dalej niż hoję. I koniecznie przesadzić w takie bardzo przepuszczalne podłoże. Ona naprawdę nie znosi nadmiaru wody. Bardzo szybko od tego gnije, więc musi być koniecznie przesadzona i podlewana rzadko i wtedy będzie pięknie rosła. Zobaczcie, jakie ma ładne nowe listki. One mają taki ciemniejszy kolor, taki różowawo-karmelowy. No i naprawdę bardzo dużo ich tutaj wychodzi. Więc aż żałuję, że już mam w domu. Ale słuchajcie, zawsze można zagęścić. Tak uważam, więc jeszcze nie podjęłam decyzji. Dobra, a my tu mamy jeszcze jest trochę pnącz, więc to mnie cieszy. Scindapsus pictus trebi. Jeżeli oglądacie kanał, to wiecie, że to jest moja ulubiona piękność, więc tym razem też Wam serdecznie polecam. Roślina hiperzdrowa, szybko rośnie, nie sprawia kłopotów i jest przepiękna. No i to jest prawdziwa piękność, która rzadko dość się pojawia w handlu, a jest naprawdę warta wspomnienia. To jest, słuchajcie, Saxifraga stolonifera, czyli skalnica rozłogowa, która jest w ogóle roślinką spokrewnioną z truskawką, co myślę, że widać, bo właśnie ma takie rozłogi. Maleństwa, zobaczcie, na tych wąsach, które wypuszcza, tak jak podobnie właśnie jak truskawka, wytwarzają się z czasem małe roślinki, które możecie potem przesadzić i mieć z nich nowe rośliny, albo możecie je zostawić, żeby tak sobie babyczki zwisały.
Roślina niesamowicie piękna i naprawdę starsze egzemplarze, zresztą to też już widać, będą mieć tych wąsów z dzieciakami bardzo dużo, trochę jak zielistka. Z ciekawostek, słuchajcie, w cieplejszych częściach Polski saksifragę można próbować uprawiać jako roślinę gruntową, płożącą, tak? Ona taką okrywową. Ona wam może stworzyć taki kobierzec gdzieś tam zamiast trawy. Ja mam takie marzenie kiedyś, jak się spełni moje marzenie o domu, to wygospodarować kawałek ziemi i spróbować tam z saksifragą. Fitonia Pink Specik. Lubię tą nazwę, jest bardzo śmieszna, ale fitonia jest śliczna. Zobaczcie, jaka ładna, różowiutka, taka w delikatnym odcieniu. Bardzo ładna. Ostatnio była, to ją wykupiliście bardzo szybko. No i słuchajcie, też coś, co zawsze bardzo szybko znika. Monstera Carstenianum. Czasem nazywana też Peru, czasem nazywana też Epipremnum Marble Planet. Piękna monstera. Ona też jest, też rośnie jako pnącze, czyli też można ją po paliku prowadzić. Można ją zwieszać z jakiejś tam makramy czy półki. No i jest bardzo ładna z uwagi na swoje grubaśne liście o przepięknej, takiej wyżłobionej fakturze. A więc bardzo wam polecam. No i też proponuję się pośpieszyć z zakupem, bo ona zawsze szybko znika. Homalomena Lemon Lime. Przepiękna, już wam też ją kilka razy pokazywałam. Jest no, niezwykle urocza, ładna, gęsta roślinka w przepięknym odcieniu, który komponuje się z potosem na przykład. No i bardzo się cieszę, bo jeszcze mam raz, dwa, trzy, cztery choje tu wam do pokazania. Naprawdę dzisiaj jest chojowa dostawa, jest tych choi bardzo dużo. No i zaczynamy, znaczy już były wcześniej, ale tutaj. Vajeti. Przepiękna jak zawsze, naprawdę jest szczerze jedna z moich ulubionych choi, w ogóle roślin. Jest śliczna, ciemnozielony kolor i czarne obwódki, coś pięknego. Następna piękność to Bella o drobnych listkach, kwitnąca na biało i tą podlewamy troszeczkę częściej i więcej i w podłoże też może być troszkę nie aż takie bardzo sukulentne. I trzecia tutaj choja, Carnosa Splash. Przepiękna, błyszcząca, grube liście z plameczkami, długie pędy. Coś pięknego. Też żałuję, że już mam. Słuchajcie, ta praca to czasami są dla mnie tortury, naprawdę. Dobra, Maranta. Taki niewielki wariancik w małej doniczce, ale już ładnie rozrośnięty. Pamiętajcie, że w razie potrzeby można przyciąć, ukorzenić, zagęścić, czy po prostu ją tak przycinać, żeby była bardziej krzaczasta. I znakomicie się sprawdza w takich bardziej zacienionych miejscach w domu, także fajna roślina w jakiś taki właśnie kącik. I tu jeszcze mam Syngonium Red Arrow. Już wam polecałam ostatnio, naprawdę wdzięczna roślinka. Bardzo ładnie ubarwiona, ciekawy pokrój, niekłopotliwa w uprawie i też się nada do takiego trochę ciemniejszego miejsca. No i nasza piękność, absolutnie boski Cissus Discolor o gigantycznych liściach. No, nie będę nic mówić, popatrzcie sami. Jest po prostu absolutnie piękny. Będzie niestety tylko na odbiór osobisty, bo no, nie wyślemy go, słuchajcie. Boimy się, że nie dotarłby do was w odpowiednim stanie. Ach, i też nie wiem, czy was nie ubiegnę. Będę musiała tutaj walkę ze sobą stoczyć. Naprawdę nie lada. Dzisiaj są duże pokusy. Dobra, idźmy dalej. Ja się odwracam od niego, nie patrzę. Philodendron subhastatum. Też ładny osobnik. Dwa pędy, tutaj idzie kolejny. Ładny. No, też lubiany z uwagi na te bordowe spody liściowe. Ładny, duży. Przydałby mu się już palik z całą pewnością.
bo już jest rozrośnięty gagatek. Dobra. No i dwie jeszcze wiszące piękności. Dzisiaj jest naprawdę taka dostawa dla mnie, bo są same pnącza prawie na wieszaczkach. To jest zdecydowanie moja ulubiona forma roślinności. Tutaj mamy eszynantusa marmurkowego. Chyba tak po polsku się też mówi. Przepiękny. Boski. Piękny rysunek liści. Zdrowa, witalna roślina, niewymagająca. I Lepismium bolivianum. Przepiękny epifit o takich długich, zielonych włosach. Obie te rośliny są absolutnie boskie i też żałuję, że już je mam. Ale jeżeli wy jeszcze nie macie, to naprawdę w pełni wam polecam, bo naprawdę są boskie. Czekajcie, muszę się tu odwiesić. Dobra. Teraz mamy trzykrotkę, taką piękną zebrinę w purpurowym kolorze. Zobaczcie, jakie ma prześliczne liście, błyszczące, srebrzyście, jak pokryte brokatem, o takim trochę ostrym zakończeniu liści. Przepiękny fiolet pod spodem, no i też fioletowy nerw na środku. Przepiękna trzykrotka. I jak to trzykrotka, zapewniam was, że bardzo niedługo będzie miała takie pędy, tylko trzeba nie lać jej po liściach wody i dawać jej dużo, dać jej słoneczne stanowisko. Ten osobnik wręcz przeciwnie. Stanowisko jasne, ale nie bardzo nasłonecznione. W takim lekkim półcieniu też da radę, ale najważniejsze, żeby podłoże nigdy nie wyschło do końca. Musi być stale wilgotne, chociaż też oczywiście nie przelane. A jest to Parthenocissus veronvine. Piękne, delikatne pnącze o przepięknych listkach, soczystej zieleni. Bardzo szybko rośnie, jak zresztą cisusy w ogóle. Cisusy też są naprawdę szybko rosnące. One tak tych pędów to wypuszczają. Boże, jak ja bym chciała, żeby na przykład te wszystkie filodendrony skandensy aż tyle pędów puszczały, bo to jest jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. Pomachał nam. Nie machaj do mnie, bo mnie skusisz i będę musiała znowu cię zabrać do domu i nie wiem, gdzie cię postawię. Ale jesteś piękny. Dobra, już nie gadam do roślin. To wcale mi się często nie zdarza. Dobra, jeszcze jeden wariat. Hoi australis lisa. Tym razem na kółeczku. Tak, jeżeli lubicie ten sposób poprowadzenia rośliny, to proszę bardzo, takie metalowe koło i na nim jest właśnie opleciona roślina. Wygląda to bardzo uroczo, zwłaszcza jak zakwitnie, słuchajcie, bo wtedy... O, ona już tutaj kwitła, widać. Pozostałości, bo wtedy ładnie te kwiaty tak się zwieszają. Dobra, i moi drodzy, birkin, przepiękny filodendron z taką białą wariegacją narysowaną jak ołóweczkiem. Powraca, także też wam bardzo polecam. I teraz będą kaladia. Tu muszę sobie spojrzeć na nazwę, bo tych nazw kultywarów jest tyle, że aż, słuchajcie, nie wiem, czy ktoś jest w stanie wszystkie znać. Ja aż takim specem w kaladiach nie jestem. To jest Pink Splash. Przepiękne, różowe. Zobaczcie, jak młode liście są takie trochę jaśniejsze, starsze, ciemniejsze, ale generalnie no piękne. Piękne jest. Kaladia w ogóle są piękne, bo wyglądają jak motyle. Coś wspaniałego. O, a tego to znam. To jest Miss Muffet. Też jest absolutnie piękny. Jasno-zielony, z takimi bardzo ciemno-różowymi, fuksjowymi ciapkami. A tu jeszcze przepiękna begonia, Corallina de Lucerna. Zobaczcie, jaka ładna. Piękne, wielkie liście i urocze, drobniutkie kropeczki. A Aglaonema King of Siam. Też już wam ją nieraz pokazywałam. No i też, jak to aglaonema, co tu dużo mówić. Piękne różowe łodyżki, przepiękne ubarwienie. Zobaczcie, jak takie retro vintage trochę te liście są. Bardzo ciemno-czerwona obwódka, taka bordowa właściwie. I taka poplamiona zieleń w środku. Przepięknie wygląda. I teraz jeszcze też będą ładne kolorki, bo tutaj wam pokażę Calatheae. To jest Calatheae Roseopicta Cora, słuchajcie.
Zobaczcie, jak pięknie wybarwiona. I do niej może być w komplecie, bo wszystkie karate właściwie moim zdaniem do siebie pasują. Orbifolia. Orbifolia ma wielkie, okrągłe liście w zielono-zielone paski. Ona będzie naprawdę dużo większa i ona, słuchajcie, bardzo szybko rośnie i bardzo szybko wypuszcza dużą ilość nowych liści. A my idziemy sobie dalej. Tutaj mamy jeszcze patyczaka Horrida. Też go zawsze bardzo chętnie kupujecie. Jest naprawdę przepiękny, taki gęsty. On się też będzie wypłażał coraz bardziej. Miły w dotyku, nie kuje. Zobaczcie, można głaskać. Przyjazny pan patyczak. A tu jeszcze nam się ukryło, to już wam pokazywałam. Ale tu jeszcze mamy Stromantę Ctenante Amagris. I już sięgnę tylko po jedno, Syngonium Neon Robusta. No zobaczcie, też ładnie razem wyglądają. Fajne te kolorki pasują do siebie. I jeszcze jedno z Syngonium, tym razem Pixie. Dość ciemnozielone liście i jaśniejsze środki. I propozycja, którą bardzo też lubicie, chętnie kupujecie, Hibiscus Variegata. To jest dość rzadka odmiana, nam się udaje ją ostatnio często dla was mieć, ale też no nie wiem, jak długo ten stan potrwa, więc zachęcam, bo ta wariegacja naprawdę jest bardzo ciekawa i roślina jest wdzięczna i z pewnością warto sobie ją do kolekcji zdobyć. I po raz kolejny przepiękny, malowniczy Philodendron Brantianum. Będę go polecać za każdym razem uparcie, bo jest po prostu boski. Zobaczcie, jak wygląda. O, to wam odchylę delikatnie nowy listek. Coś pięknego. Mam nadzieję, że będzie jak najdłużej ta roślina dostępna, bo co tydzień się jaram, jak widzę, że znowu przyszły. I moi drodzy, Dracena Surculosa. Bardzo bujnie i szybko rosnąca dracena. Naprawdę tych nowych rurek z liśćmi tutaj jest bardzo dużo i ona faktycznie mega szybko przyrasta, więc polecam wam, bo jest przepięknie wybarwiona. I jeszcze dwie duże rośliny nam zostały. Scheflera amate, przepiękna z uwagi na to takie duże, palczaste, błyszczące liście. Bardzo wam polecam, bo ładna roślinka. I kolekcjonerska perełka, która już była przed tygodniem i dokupiliśmy jeszcze więcej, bo zniknęła dosłownie w 3 minuty. Palma Liquala Grandis o przepięknych, wachlarzowatych, soczyście zielonych liściach. Dzisiaj pojawia się znowu, rzadko bywa dostępna i też mamy tylko parę sztuk, więc polecam wam się pospieszyć. I jeszcze na koniec zostały nam promocje na ten tydzień i Jungle Boogie poleca. Zaczniemy sobie od promocji, a tu was Inka serdecznie pozdrawia, już jej się trochę cierpliwość kończy, ale to nic, już my też prawie kończymy. W promocji na ten tydzień mamy po kolei Philodendron Orange w takim dość dużym już wariancie. Następnie przepiękna purpurowa trzykrotka. Zobaczcie, jaki ma wspaniały kolor, zamszową fakturę. Bardzo ładna, bardzo ją wam polecamy. Anthurium Plowmani, też dosyć rzadka odmiana, rzadko spotykana w handlu. O takich ładnych, dość grubych liściach, trochę mi się kojarzą z liśćmi laurowymi dużymi. I Aglaonema Stripes. To jest ta, którą sobie ukochał bohater w Leonie Zawodowcu. Tak, w Leonie Zawodowcu. Tak, jeden z moich ulubionych filmów, ale nie mogę sobie przypomnieć, bo już trochę nie wiem, jak się nazywam. Dobrze, że jeszcze nie zapomniałam nazw roślin, choć pewnie pomyliłam jakąś aglaonemę z alokazją, jak zawsze, za co was przepraszam z góry. Dobra, i na koniec jeszcze dwie roślinki, które wam chciałam w tym tygodniu polecić. Pierwsza to jest alokazja Silver Dragon. Polecam ją z uwagi na to, że jest jak na taką alokazję kolekcjonerską, jest dość niewymagająca, jak na alokazję oczywiście. Ładnie sobie tutaj bardzo u nas radzi. Wypuszcza liść za liściem. No i jest ciekawa ze względu na swój smoczy kształt.
i takie ubarwienie, tak, które jest faktycznie szaro-srebrne z ciemnymi bardzo nerwami. I roślinka, która mi się bardzo podoba, Dischidia filipinensis. No jeszcze takiej Dischidii nie, w ogóle pierwszy raz widzę tą roślinę. Naprawdę ładna, rzadko spotykana, więc jeżeli tak jak ja jesteście fanami epifitów i Dischidii, no to myślę, że to jest dobra okazja, żeby ją sobie w kolekcję włączyć, bo naprawdę rzadko się pojawia, a jest bardzo ciekawa. Dobra, kochani, tyle na dziś. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie kanał, bo wiele filmów nowych, ciekawych się będzie wciąż pojawiać, nie tylko z dostaw, ale też o pielęgnacji roślinek. A ja Was już dzisiaj serdecznie żegnam i życzę Wam pięknego weekendu.